co powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą. Kim dziś dla ciebie jest twój tato? Na pewno inspiracją na dzień dzisiejszy. Przez lata tak naprawdę ja dojrzewałem do jego osobowości, muzyki, wszystkiego tak naprawdę, bo nie było to dla mnie łatwe. On odszedł, jak miałem 5 lat i przez wiele lat nie mogłem się z tym pogodzić. Ale to się zmieniło. Dorosłem do tekstu, dorosłem do jego zdjęć, do jego osoby. Tato się lubił fotografować? Po zdjęciach i po opowieściach Andrzeja mogę stwierdzić, że lubił. No, lubił aparat, wiedział, jak chce stanąć do zdjęcia, jak zapozować i co chce przekazać przez daną sytuację. Więc tak, no, lubił aparat. Wszyscy są fotogeniczni, tyle tylko, że trzeba się nawzajem otworzyć. Fotograf na tę osobę, którą fotografuje i vice versa. Z Grzegorzem było o tyle łatwiej, że Grzegorz chciał. Że Grzegorz miał świadomość tego, że to jest mu bardzo potrzebne, żeby jakby ten wizerunek również upubliczniać, który on sobie wymyślił, który chciał pokazać społeczeństwu. No i tu się zaczęła zabawa. Które ze zdjęć prezentowanych na tej wystawie lubisz najbardziej? Ja mam takie dwa zdjęcia. Jest to zdjęcie, na którym ja jestem z moimi dwiema siostrami, z Helenką i z Weroniką. Jest to takie dosyć krępujące zdjęcie, no bo ja na tym zdjęciu mam roczek i jestem na rękach mojego ojca. Jestem goły i krzyczę, płaczę, zagryzam tutaj zęby, a nawet palec. Grzegorz ma nową, fajną rodzinę od kilku lat, ale gazety brukowe ciągle go atakują. I on chcąc przerwać tę pasę tych takich niedobrych artykułów, wymyśla i prowokuje sesję dla Elle. Zrobiliśmy taką świętą rodzinę, w cudzysłowie świętą, i gdzieś taki klimat w te zdjęcia wrzuciliśmy, żeby rzeczywiście tak się to mogło czytać. A drugie zdjęcie, to jest zdjęcie, które było spełnieniem jego marzeń, no bo on w wieku paru lat chciał być właścicielem zoo, chciał być konduktorem, chciał być pilotem i chciał być też Indianinem. Była taka sytuacja, że gdy skończył 6 lat, ubrał się w pióropusz, poszedł na dworzec w Tczewie, bo tam się urodził i tam mieszkał. No i prawie wskoczył w pierwszy lepszy pociąg, żeby jechać do Indii. Niestety został zatrzymany przez konduktora, który był przyjacielem rodziny. I tak też się stało, że niestety do tych Indii nie trafił. A kto wpadł na pomysł, żeby Grzegorz Ciechowski wystąpił na jednej z fotografii jako lotnik? Ja mu to zaproponowałem, dlatego że któregoś razu opowiedział mi o jakiejś swojej przygodzie z dzieciństwa. Kiedy to został obdarowany strojem Indianina, pomyślałem sobie, że rzeczywiście myśmy mieli dziećmi będąc mnóstwo bohaterów fantastycznych zupełnie. Między innymi Indianin, ale też i lotnik, górnik. No to były takie męskie zajęcia, męskie zawody. I zrobiliśmy szybciutko szkic takich kilku męskich bohaterów naszych dziecięcych zabaw. No i stąd narodziła się sesja, po prostu była frajda. Przez 12 lat człowiek się zmienia. Czy pan zarejestrował te zmiany u Grzegorza? Tak, nawet złożyłem ze sobą zdjęcia z dwóch sesji, które dzieli 10 lat. I niby podobnie, ale zupełnie inaczej. Zupełnie jakby inne napięcia się pojawiły. Twarz troszeczkę inaczej wyglądała po 10 latach, ale i ekspresja była bardziej dynamiczna. Więcej niepokoju widziałem, a spojrzenie zupełnie inne. Więc niby podobnie, ale zupełnie inaczej.